Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Sponsorem podcastów Żurnalisty jest MultiDent Bonding Center, najbardziej popularna klinika stomatologii estetycznej w Polsce. Doktora nauk medycznych Piotra Trafidło. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Julia, dzisiaj u mnie, a powiedz mi, jakie Ty koniec końców, z jakiego nazwiska korzystasz? Bo ja widziałem tak na TikToku i na YouTubie jest jedno, a na Instagramie jest drugie. Tak, to jest śmieszna historia, bo Melor to jest mojej mamy teraz nazwisko mm -hmm. po moim ojciemie. I Tychoniewicz nie chciał się zmieścić, kiedy robiłam, kiedy robiłam Instagrama. Więc dobra, Melor T i to T to mm -hmm. jest Tychoniewicz, mm -hmm. moje takie legalne nazwisko. Ale medialne jednak masz tak, że skłaniasz się któremuś, czy, czy, czy nie? Nie, mi jest obojętnie. Czasami ludziom myślę, że ja mam melord, okay. nazwisko, więc obojętnie. Okej, okay. a ty dużo grasz nadal na konsoli? Na grach? Mhm. Tak. Call of Duty? Jak, jak mam Call of Duty, Modern Warfare. Tak, A to jest ciekawe, bo to chyba przyszło do ciebie później w twoim życiu, bo na początku, jak mieszkałaś tam tylko i wyłącznie na Bahamach, to mówiłaś, że jednak tak dużo nie grasz. Nie, ja wiesz co, ja zawsze grałam, bo ja mm -hmm. miałam młodszego kuzyna, też Dawid. Mm -hmm. I jak miałam 8-9 lat, to zawsze z nim grałam po szkole. Ale później się przeniosłam i nie miałam jak zmieścić mój PlayStation w mm -hmm. moją walizkę. Okay. Widziałem ten twój pokój. tak, i później... Kupiłam ten, ten mini wyszedł, taki mm -hmm. bardzo lekki i mówię, dobra, kupuję go i będę z nim podróżować. A to dużo teraz grasz? Teraz to nie, ale mm -hmm. wracam do domu za tydzień, to tak I <laughs> będę... Co, i, w co, I w co grasz tak w rzeczywistości, poza tym Call of Duty? Tylko Call of Duty. Czasami grałam w Halo, mm -hmm. w Simsy, no uwielbiałam, tak. ale to jest na komputerze. Mm -hmm. I no... To, to wszystko. Okej, okay, a to w tym, w tym Call of Duty to ty chyba już jesteś dobra, no bo rozumiem, ja że jestem... grasz na multiplayerze. Tak, ja jestem bardzo dobra i myślałam o tym, żeby zacząć Twitch. Mm -hmm. Ale coś, nie, coś jeszcze nie paszło mi, ale muszę się za tym zabrać, bo ja, ja jako, wiesz... Patrząc na ja mnie, byś nie myślał, że. No tak jasne, gra. że myślałem. Ja uważam, że tak każdy gracz w Call of Duty wygląda. No, właśnie, <laughs> dokładnie. No! Ale Więc... to jest świetna rzecz. Ja uważam, że na tym Twitchu mogłoby ci bardzo mocno pójść. No, mam nadzieję, że. Będzie tak, bo mm. ja chcę, ale to jest wielka inwestycja w te wszystkie, wiesz, sprzęty, więc jeszcze jakoś się nie zabrałam za tym. Tym bardziej, że podróżuję bardzo, mm -hmm. to nie mam takiego miejsca, gdzie bym to mogła zrobić. A szczególnie, że w Polsce ten Twitch naprawdę jest bardzo mocno rośnie. Cały tak? czas, tak, tak w Polsce nawet na Twitchu wiedziałam. są potężni, potężni gracze, jeżeli chodzi o to dużo takich influencerów związanych z, stricte z internetem, jednak wypłynęło z Twitcha. Ja nigdy nie słyszałam, że tutaj ludzie nawet wiedzą, co to jest. Yes. Wow, no to nie no, to, no. To, to są tacy ludzie, którzy są naprawdę potężni, jeżeli chodzi e, o Twitch. A jak ty widzisz te wszystkie platformy? Bo mnie zastanawia Twoja optyka, bo nawet to w perspektywie, że powiedziałeś, że nie wiesz, że nie wiedziałeś, że w Polsce ludzie wiedzą, co to mm -hmm. Twitch, to jak patrzysz na te wszystkie platformy, które dzisiaj są w mediach społecznościowych i dookoła, dookoła mediów, tak jakbyś miała sobie to rozgraniczyć, no bo jesteś bardzo mocna na TikToku. Tak. No ale to jest, TikTok uważasz, że to jest przyszłość? Czy to jest na razie moda? Ja, ja myślę, że na razie to jest moda, ale wiesz co, oni mają ten algorytm mm -hmm. taki bardzo y, smart, bo no, tak. wiesz, y, też ludzi, ja nie wiem jak to jest po polsku, ale attention span mm -hmm. jest bardzo krótki teraz, no, tak, że tak. bardzo łatwo się nudzić i na TikToku to naprawdę można siedzieć godzinami, więc ja nie wiem, czy to tak szybko zejdzie jakby z popularności, ale mm -hmm. na razie to na tym działam, po prostu lubię, jest łatwe, łatwo mi tam zmontować filmiki szybkie i wiesz, y, i szybko to idzie, wiesz. Mm -hmm. A Facebook to jest taka platforma, która jeszcze dla ciebie istnieje? Nie. Ja w ogóle nie, nie wchodzę na Facebook. A którą platformę założyłaś pierwszą? Facebook pierwsza. No właśnie, zastanawiałam no, to mnie jest... to. Ile no. miałaś lat, jak miałaś Facebooka? 14? Mm -hmm. A z messengera jeszcze korzystasz, czy już też e, nie? I korzystam, ale tylko z takimi, wiesz, osobami, co mocno na tym siedzą. Mm -hmm. A czułaś, się, że tak jak założyłaś tego TikToka, powiedzmy, albo inne media społecznościowe, ty czułaś od razu, że tam się odnajdujesz? Mnie interesuje ta taka twoja optyka na to, czy to było od razu twoje miejsce. Nie było moje miejsce, ja tak naprawdę nigdy nie myślałam o TikToku, jak wyszedł, to myślałam, że to jest głupie, mm -hmm. że ja nigdy nie będę na tej platformie i później covid przyszło i mówię, no dobra, nudzę się, siedzę na tej wyspie, nie mam nic do robienia, mm -hmm. ściągnęłam. I takie głupie filmiki wstawiałam, takie coś, co przyjdzie mi do głowy, od razu wstawiam, ja o tym nawet nie myślę, bo jak myślisz, to, to nie pójdzie, mm -hmm. nie? Jak nie myślę, to te filmiki najbardziej, najlepiej robią mm -hmm. i tak z covidu, z, nu z nudach. Z nudy. Okej, okay, no ale obserwowałaś kogoś tam? Bo też miałaś już później, na pewno w tym późniejszym momencie tego, że dużo robiłaś trendów i robiłaś wszystko po tak. angielsku. D dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętasz. Ja obserwowałam te, wiesz, typical TikTok mm -hmm. stars. Addison Rae, Charlie D'Amelio. Mm -hmm. Patrzyłam, co one robią i co moje koleżanki też robią, i to wstawiałam. A dlaczego zmieniłaś język? Bo to było dla mnie ciekawe, bo też TikTok, jak powiedziałaś o algorytmie, no to tak. algorytm TikToka jest dostosowany do miejsca, w którym jesteś. Dokładnie. Więc nagrywanie po angielsku, mm -hmm. jeżeli byłaś tam, no to było dużo sensowniejsze. Tak. Niż później zmiana języka na język polski, bo algorytm wydaje mi się, że trochę jest, czuł, że jesteś zabłąkana tam, tak. nie wiesz, gdzie jesteś jakby. Jak dla, jaka to było? Dlaczego to zmieniłaś? Byłam akurat w Warszawie, jak mm -hmm. to zmieniłam i zrobiłam jeden filmik. Mój hmm. pierwszy polski filmik. I to tak poszło, że byłam w szoku. I później mówię, no dobra, jak to idzie, to dlaczego nie próbować dalej hmm. i dalej. I później zrobiłam kilka i ten sam pattern był. Okay. Że idą i idą i mówię, no dobra, no jak tak ma być, to dla, dlaczego mam przestać, nie? <laughs> Ale, a, jak, a o czym to był filmik? O AirPods. <laughs> no i co było w tym filmiku? Ja chyba coś mówiłam, że że mnie uszy bolą od tego. <laughs> I I ludzie, ludzie mnie nie znali, więc mm. oni myśleli, że ja naprawdę jestem jakaś, wiesz, y, próbuję udawać kogoś, kto mieszka w Ameryce mm -hmm. i powiedzieć AirPods, bo po angielsku to tak się mm -hmm. mówi. Nie wiem, czy tutaj znają. Znają. I... Oni wiedzą, co to Twitch, wiedzą, co to... No, no to wiesz, to tak zrobiłam i to w ogóle było takie śmieszne, że... No dobra, ja w ogóle, ja nie przejmuję się takimi, wiesz, hate, takimi mm -hmm. komentarzami, bo to mi pomaga. No, ale bo ty masz bardzo dużo takiego swojego uroku, że jednak w tej całej twojej osobowości wydaje mi się, że, że to jest takie... Coś, że, że nie, wiem, nie wiem, czy dużo hejtu Cię spotyka, ale raczej każdy patrzy, że jesteś taka słodziutka, taka kochana, taka dobra, ale też ten język, akurat dzisiaj o tym rozmawiałem w, ze swoim znajomym, rozmawiając o Tobie, że Ty wychodzisz na taką słodziutką, ale Ty też jesteś osobą wykształconą i to, że mówisz w ten sposób po polsku, wynika z tego, że go rzadko używasz, po prostu, mhm. ale jeżeli chodzi o takie rzeczy specjalistyczne, mhm. no to. Gdybyś posługiwała się językiem, którego co używasz na co dzień, czyli językiem angielskim, to zupełnie inaczej to wszystko tak. brzmi i wybrzmiewa. Że to nie jest mm -hmm. tak, że kiedy mm, zmiękczasz niektóre rzeczy w języku polskim, mm -hmm. to nie jest tak, że ty jesteś głupsza. Zupełnie no. nie, tylko po prostu chodzi o to, że tego języka nie używasz, i to jest tak, że odkurzasz go tylko Dokładnie. i wyłącznie na potrzeby tego, że dzisiaj rozmawiamy, czy przyjechałaś do Polski i rozmawiasz z każdym tak, jak czujesz się komfortowo, żeby też to każdy, każdy rozumiał. I dla mnie to jest też cała ciekawość, ciekawość Twojej osoby, ze względu na to, że jak sobie sprawdzałem, jak kończyłaś swój uniwersytet to Toronto i tak dalej, i tak dalej, to były bardzo, bardzo ciekawe rzeczy w perspektywie właśnie TikToka, nie? że nagrywasz TikToka tak. i że on idzie. A pamiętasz ten TikTok, jaki miał pierwszy zasięg. Takie, że to pomyślałaś sobie, że to jest duże? To były milionowe zasięgi, czy to były setki tysięcy? Um, TikTok, który miał mm. najwięcej, to mm. był z mamą, ale był po angielsku. Mm -hmm. I myślałam, że to jest okej, okay. Chyba mm -hmm. było z 8 milionów, okay. 7 albo 8. I to był taki śmieszny TikTok, <laughs> y mm -hmm. ale po angielsku. No, więc okay. po polsku to. To nie wiem, bo w ogóle w Stanach to TikTok ma większy reach, nie? Tam, no, tam jest więcej, więcej osób, więc w Polsce to jak milion miałam, to myślałam, że to jest dużo. Okay. Bo ja nie wiem, ile tutaj osób używa, ale dla no, mnie to no. było chociaż dużo jako osoba, która tutaj nie mieszka. Okej, okay, ale, ale nie myślałaś o tym na przykład, że mieć dwa konta i jednego używać w języku polskim, a drugiego używać w języku angielskim. Wiesz, to zrobiłam dwa konta mm -hmm. i. i nie wiem, dlaczego przestałam na angielskim dodawać rzeczy, bo też mi poszło dobrze. Mm -hmm. Ale jakoś. No Coś ale bo zobacz, mnie... bo, bo ta twoja uroda moim zdaniem jest takim magnesem tego wszystkiego, bo masz bardzo nieoczywistą urodę, taką mm -hmm. pięknie dziecięcą, ja bym tak to powiedzieć, taką słodziutką. Dużo mm -hmm. ludzi, jak wysyłałem twoje zdjęcie i mówiłem, że nas tą rozmowy, to że każdy używa tego, takiego, że słodka. Mm -hmm. I to jest piękne w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że to jest bardzo kobiece tak. też, co jest mm -hmm. ciekawe. I dużo ludzi, kiedy ty nagrywasz TikToki i one mają się wbić w trend, to. Ta Twoja uroda słu służy trochę jako afrodyzja, jako coś, co przyciąga ludzi do, mhm. do oglądania. I mnie to też właśnie zastanawiało, dlaczego ten drugi TikTok został trochę zarażnięty. Czy to mhm. prawda, że masz słomiany zapał? Co to znaczy? Że się szybko poddajesz albo czegoś niekonsekwentnie robisz. Nie, ale wiesz, co prawda jest, że jak mam jakiś koncept, to wolę mhm. go powiedzieć po polsku niż po angielsku, bo głupio mi jest robić ten sam filmik, tylko w dwóch językach jakoś mi się to nie podoba to nie jest oryginalne mm -hmm. i nawet jak wiem, że jakaś idea, jakaś koncept będzie fajna po angielsku, mówię ją po polsku, no bo kojarzy się teraz jako po prostu polska więcej mm -hmm. influencerka, tiktokerka niż amerykańska. Więc po prostu dla mnie to nie ciągnie i wszyscy w Ameryce robią TikTok. Więc jak jesteś tam i to robisz, nie jesteś jakaś inna, mm -hmm. jesteś po prostu blendujesz się, nie? I mm -hmm. wszyscy Mogą to samo zrobić, powtórzają, jest copying. No też. tak, ale też mnie zastanawiało, tak już w stricte w spostrzeżeniu takim. Na ile ten, na przykład, polski internet różni się od tego amerykańskiego, jakbyś miała zobaczyć, bardzo mocno. Bardzo mocno, bym powiedziała. I jakie są tu różnice? W Ameryce po prostu ludzie naprawdę nie dbają, mm -hmm. co wstawiają i nie myślą o tym i są więcej, są More, mm -hmm. nie że więcej śmieszne, mm -hmm. tylko więcej śmiesznych mm -hmm. filmików widzę na mój mm -hmm. feed i chyba tak i po prostu o wiele więcej dziewczyn zauważam takich influencerek robią outfity, makijaż, codziennie widzę jakąś nową dziewczynę, która o kto to jest, kto to jest, gdzie w Polsce myślę, że dziewczyny się boją wyjść nawet w zonu komfortu. Mm -hmm. Albo nie chcą tego gonić, jakby, bo myślą, że sukces nie jest jakaś reachable. Mhm. Więc myślę, że takie są różnice. Ale uważasz, że w Polsce na przykład jest łatwiej się wybić? Nie myślę, że jest łatwiej. Myślę, że dla mnie było łatwiej, mm -hmm. bo ja jestem Polką, która mieszka za granicą na Bahamach. No, Takie tak, jeszcze jest... nie było. Może, może gdzieś jest, ale może nie, nie jest jej na, na mediach. Więc mm -hmm. ja myślę, że dla mnie było na pewno łatwiej i to doceniam bardzo, ale. Nie to, że jest łatwiej i tak o. Znaczy, no bo też jest mniejsza konkurencja, bo to tak nawet tak. na logikę po prostu wychodzi. No, tak. Rozmawiamy o Stanach i rozmawiamy o Polsce, więc no, to jest tak, jakbyś powiedziała Edycie Górniak, czy wolałaby być Beyoncé. No, tak. no, no, no jednak też to, też to z takiej logicznej strony mm -hmm. po prostu e, podchodzę, tylko zastanawiało mnie w perspektywie tego, że które, które rzeczy są ciekawsze dla ciebie do oglądania? Te, które publikują ludzie w Polsce, czy te, które publikują w Stanach? Czy to jest ciężko dokończyć? Tak to co, interesujące to jest, bo ja w ogóle nie oglądam TikToków teraz. <laughs> to jest faktycznie interesujące, ale no. oglądasz na przykład YouTube'a? Nie. Czyli kompletnie nie korzystasz z takiej... Nie, ja dodaję i jak jakiś trend robię, mm -hmm. to jest, bo moja koleżanka mi to wysłała i mówi, powinnaś to zrobić. I może jeden raz w tygodniu oglądam TikToki, Czy A to mało korzystasz z telefonu w swoim życiu? Nie mało, ale próbuję się ograniczać teraz, że pracuję więcej mm -hmm. na telefonie. Mam jakiś czas, gdzie... W... Idę i pracuję, ale po prostu trochę się uczę, żeby odstawić telefon teraz. I to jest mm -hmm. takie większa rzecz w moim życiu, co bardzo chcę teraz robić. Ale to znaczy, że byłaś tak od niego uzależniona i to zobaczyłaś? Nie, że byłam uzależniona, mm -hmm. tylko że dużo rzeczy w życiu i dużo osób, które teraz poznaję, gdybym y na przykład wcześniej bym siedziała na telefonie, Duże rzeczy po prostu się uczę, mm -hmm. bo poznaję nowych ludzi, bo jestem zainteresowana, jestem curious. Mm -hmm. I. To jest dla mnie ważniejsze i lepsze, nie słuchać kogoś albo podejść do kogoś, który w ogóle bym nie podeszła do, mhm. bo jestem w telefonie. Okej, okay. a no. gdzie ty widzisz największą przestrzeń do rozwoju dla samej siebie, jakbyś miała spojrzeć? A co to znaczy? No, że powiedziałaś o tym, że gdzie możesz być największa, bo powiedziałaś o Twitchu, że to jest mhm. jakaś platforma, która jest do rozwoju, rozmawiamy teraz o TikToku, równocześnie mhm. jesteś duża, duże, masz duże konto na Instagramie. Gdzie uważasz, że masz takie największe predyspozycje do tego, żeby wygenerować największe zainteresowanie sobą? Chyba TikTok raczej. Mm -hmm. No bo to są te szybkie filmiki, które wiesz. Ludzie mają te attention spam mm -hmm. na 10 sekund, mogą coś obejrzeć i się zainteresować. Instagram to moim zdaniem już idzie w dół. Mm -hmm. Ja już tak naprawdę nie jestem faną Instagrama. Mm -hmm. No bo jeden dzień mam super statystyki, drugi dzień to tak spadają i ja w ogóle nie wiem o co chodzi, bo też używam konsystentnie. Mm -hmm. Ko konsekwentnie. Tak. Twitch to nie wiem. Myślę, że to by było bardzo interesujące, bo to, to są raczej dłuższe streamy i mm -hmm. jak ludzie chcą mnie poznać, to naprawdę mogę mówić rzeczy, co mają substance, nie? Mm -hmm. Ale nie wiem. A myślałeś rozwijać. kiedyś o OnlyFansie? Jednak yeah. w Polsce to jest coś takiego, co też bardzo mocno zaczyna się rozwijać. Tak, wiesz co, ja, ja nie, bo ja na razie nie potrzebuję nic takiego. Mm -hmm. To by było dla mnie taki last resort, ale... Też ja chcę mieć karierę w psychologii, jak mm -hmm. jestem starsza, i myślę, że to po prostu nie jest dobry pomysł y, z tym, co jest związane, mm -hmm. jaki ma reputation. No tak, no ja sobie I tak. ja też skończyłam studia, i żeby skończyć studia, takie coś założyć, po co ja chodziłam na studia? Wiesz o co chodzi. Mm -hmm. y, nie mam nic przeciwko dziewczyn, które to robią. Ja mam koleżanki, które bardzo dobrze zarabiają na OnlyFansie, ale ja raczej. Mam moje pasje, mam moje, wiesz, opportunities, mm -hmm. które ja biorę dla siebie. Okej, okay, a masz w Polsce takich influencerów, których lubisz oglądać? Ja nie znam tutaj polskich mm, influencerów. Ale nagrywałaś filmiki z Julką Wieniawą? Tak, tak, ale ja ją dopiero poznałam, ja ją też tak naprawdę nie oglądam jeszcze, po prostu mm -hmm. ją poznałam. Okej, okay, czyli to też było po prostu trochę przypadkowo, tak? Przypadkowo, zresztą my już się obserwujemy kilka lat, mm -hmm. bo chciała, żebym robiła dla niej photoshoot, dla mm -hmm. jej marki, ale no, poznałam jej na evencie. Okay. Dla Stradivariusa, więc to było przypadkowo i ja nie jestem jakby wkręcona w te polskie gwiazdy mm -hmm. i koncerki. Ja, ja nie znam dużo z nich. Okej, okay, ale są takich, którzy rzeczywiście znasz, no bo jednak jak na polskie warunki jest taka Julka chociażby, która generuje wielkie zasięgi. Tak. Są inni ludzie, których znasz, kojarzysz ogólnie, jeżeli chodzi o tę branżę? Ja, ja się dobrze koleguję z Martę, y, Marceliną Zawadzką, mm -hmm. i, ale jakby ona nie wstawia TikToki. Wiem, mm -hmm. że ona teraz jest wciągnięta w program, więc ja mm -hmm. też nie oglądam tej farmy, więc ja nie wiem. Mm -hmm. Masz, całkiem wyglądasz na taką osobę, która ma całkiem dobry gust, więc zupełnie naturalnie. No, nie wiem, Sylwia Butor, mm -hmm. znalazłam, kto to jest miesiąc i pół temu. Mm -hmm bo robiliśmy wspólnie Douglas mm -hmm. i jak wyszły jej filmik, to ja, o kto to jest i później mi napisała i y, teraz jakoś y, mi się wyświetla, ale też po prostu nie oglądam. Okej, okay. no to zupełnie naturalne, no, jeżeli mówisz, że odstawiasz e, też e, telefon i nie korzystasz z niego no. tak dużo, no to gdzie masz e, na to patrzeć? Ty wyjechałaś z Polski, jak miałaś 6 lat, no, urodziłaś się na Florydzie, masz amerykańskie obywatelstwo mm -hmm. i tak dalej i tak dalej. Ty masz jakieś wspomnienia z tamtego czasu? Jak miałam 6 lat. Mm -hmm, do mam, tego. mam. To jakie masz? No, życie na Florydzie było bardzo super. Tak mm -hmm. naprawdę mój tata przyjeżdżał, ale mieszkał tutaj w Polsce, mm -hmm. więc to było ja i mama. I mama naprawdę za mnie tak dbała, tak się starała, żebym miała też dobrą relację z tatem, mm -hmm. który tutaj nadal jest. I było tam, było super, wiesz, tam iść do szkoły, ale też względu na bezpieczeństwo, to pamiętam, że chciałam stamtąd wyjechać, mm -hmm. bo. Kilka razy chodziłam do szkoły i wiesz, ktoś był z bronią, musieliśmy się chować pod stół. I to dla mnie nie są takie rzeczy fajne, i z, tym, z tego względu ja nie lubię, tak. Um, USA. Ale to było, czekaj, bo było tak, że do szóstego roku życia byłaś w Polsce. Tak. I po szóstym roku wyjechaliście do, do, na Florydę z powrotem, nie? No bo ty się tam urodziłaś i tak. to mówisz o tamtym okresie w szkole podstawowej, w tak? W szkole, tak, na Florydzie. Okej, okay, a są takie wspomnienia, które masz jeszcze z Polski do tego, do tego czasu wyjazdu? Mam, ale nie dużo pamiętam. Mhm. Pamiętam tylko przedszkole moje. Mhm, bo to było w Warszawie przedszkole. Tak, w Warszawie przedszkole. Nawet nie, nie bym nie mogła ci powiedzieć, jak, jak się nazywa, mhm. bo ja zapomniałam. Pamiętam, jak tam myłam zęby i połknęłam pastę do zębów i ta pani się na mnie tak wkurzyła. Ja mówię, jak chcę stąd wyjść. No. To, jest, to jest ciekawe, że takie rzeczy zapamiętuje, zapamiętuje człowiek. Ale jeżeli chodzi o takie różnice, no bo jak już dziecko, no to nawet w perspektywie tego, że pani krzyczała, bo połknęłaś pastę do zębów, tak. to jaka była różnica takiego podejścia do, do dzieci w Polsce i w Stanach? Pamiętasz chociaż trochę? Wcale nie pamiętam. Pamiętam, mm -hmm. że tutaj miałam czas iść spać, ale to też było, bo byłam młodsza, mm -hmm. nie? W Stanach to było tak, że uczysz się po prostu i... Okej. Okay. A to w Stanach jeszcze ćwiczyłaś balet? Balet to później ćwiczyłam, ja gimnastykę ćwiczyłam. No wiem, to u swojej mamy w szkole to... Ale też w Stanach. Okay. Moja mama otworzyła gimnastykę później, bo mm -hmm. byłam gimnastyczką. Okej, okay. no to jak wyglądało to ćwiczenie gimnastyki w Stanach? Było super. Było bardzo fajnie, ale też bardzo wysilające. Mhm. Tam to naprawdę dzieci przygotują tak ostro. Mhm. Ja codziennie chyba po czterech godzinach miałam trening jako sześcioletnia dziewczynka. Wow, to naprawdę. To bardzo dużo, no. Ale też z tego względu, coacha były bardzo dedykowane, dedicated mhm. i chcieli cię wziąć na sukces, nie? Bo podróżowałam z tą drużyną mhm. i po prostu super był support. Ale byłaś dobra? Ja byłam dobra, tak. Byłam dobra. Z jakimś uśmiechem na, no. na ustach. No i potem jest ta przeprowadzka na Bohamy. Tak. To był fajny czas od samego początku potrafiłaś się tam odnaleźć? O tak. Ja w ogóle pojechałam tam pierwszy raz i mówiłam, mama, my tutaj się przeniesiemy. Jak mhm. chcę tutaj żyć? Uwielbiałam, ja w ogóle poszłam do szkoły, ja powiedziałam mamie i moim ojczymie, że będę tutaj chodzić do szkoły. Mhm. Zapiszcie mi tutaj do szkoły. Uwielbiałam tam, wiesz, mniejsze klasy, mhm. wyspowo, wszyscy uśmiechnięci, takie bardzo wolne życie. Uwielbiałam. No bo tam jest 50 tysięcy osób z tego, co tam gdzieś gdzieś znalazłem. A jak wyglądało twoje dzieciństwo? Jak wygląda dzieciństwo na Bahamach? Super. Wiesz, chodzę do szkoły, później na zajęcia, w weekendy na łódkę, mhm. na ryby. Tam to dzieci nie siedzą w domu, wiesz, co, coś, co ja zauważyłam w Ameryce, dużo dzieci siedzą w domu, grają na tych iPadach, mm -hmm. na tych telefonach. Na Bahamach to większość dzieci wychodzi, idziemy na plażę, idziemy snorkeling, mm -hmm. diving, wiesz, i też jakoś inaczej, Podejście masz do życia. Mhm. A jak wygląda szkoła? No bo to też jest bardzo interesujące. Czy szkoła jest taka, jak amerykańska? Czy jest tak, czy zupełnie inne podejście? Dużo większy luz tego wszystkiego? Szkoła jest mniejsza, mhm. ale zależy gdzie, bo ja chodziłam do prywatnej, mniejszej mhm. szkoły, więc my nie mieliśmy te lokery tam, mhm. gdzie widzisz na tych filmach, gdzie wiesz, trzymasz mhm. rzeczy i takie, takie coś. Ale była fajna, tylko że też nie było za wielkiego budżetu, żeby mhm. na przykład mieć super basketball court, super, mhm. wiesz, na piłkę nożną bramki nowe mhm. i takie rzeczy, więc no też budżetowo mniej. Mhm. No dobrze, ale ty jesteś bardzo mądrą kobietą. Jak wyglądał system edukacji? Czy tam uważasz, że uczyło się naprawdę bardzo dobrze, czy na mhm. przykład dużo musiałaś uczyć się w domu? Bo zastanawiamy poziom taki edukacyjny. Mhm. Ja akurat myślę, że moja szkoła miała mm. super poziom. My mieliśmy w ogóle, to było international school, mm -hmm. więc my mieliśmy program IB, International okay. Baccalaureate. Więc my byliśmy pod, wiesz, Anglią. Mm -hmm. Anglii, tak, Anglii. tak, tak, pod Anglią. Pod Anglią, i um, tam co rok przyjeżdżali ludzie z Anglii, żeby wiesz, um, nauczyć tych mm. profesorów jakiś trening. I było super. No inne szkoły na Bahamach, które nie mają takich międzynarodowych mhm. programów, tylko takich, wiesz, to, to niełatwo nie się z, z takiej szkoły dostać na super studia albo coś takiego, ale my mieliśmy, wiesz, to IGCSE i mhm. IB. Okej. Okay. No to wtedy to wszystko mówi za siebie. Poziom był super i też, że klasy były takie mniejsze. Ja Zawsze pay attention, i mm -hmm. dużo pytań, i miałam super relacje z profesorami. Że na przykład jak jest przerwa, to też czułam się komfortowo, żeby podejść i się coś zapytać, kiedy okay. coś nie rozumiem. A to y miałaś taki moment buntu, że nie chciało ci się uczyć, że trochę się buntowałaś przed tym, co, się, co jest? Nie, ja zawsze byłam bardzo dobrym studentem. To mm -hmm. jest coś, co naprawdę mogę powiedzieć. Ja uwielbiałam się uczyć, ja uwielbiałam egzaminy. Ja w ogóle skończyłam szkołę mm -hmm. top mojej klasy. Okay. Miałam najwyższe oceny z IB. No, więc jako to dla mnie było takie coś, co wiesz, co już wiem. Mm -hmm. Ale to było też tak, że na przykład w Twoim domu Twój ojczym, Twoja mama czytali książki. Jak, jak się zaraziłaś nauką? Ja nie wiem, moja mama nigdy nie miała do mnie pretensji ani mój ojczym, oni w mhm. ogóle nigdy nie musieli do mnie podejść i powiedzieć mi, żebym zrobiła moje zadanie domowe. To było takie oczywiste dla mnie, że przychodzę do domu i wiem, że muszę to zrobić i później mam wolny czas. Mhm. Więc jakby ja najszybciej to starałam się robić, żeby później wiesz, oglądać telewizję albo iść gdzieś z koleżankami na plażę. Mhm. I to było takie moje podejście. No to najważniejsze muszę zrobić, później mam wolne. Okej, okay, czyli to po prostu też była taka duża, no duża taka samoświadomość tego, no bo jednak wiesz, dużo dzieci trzeba zmuszać do tego, żeby, tak. się, żeby się uczyły. A miałeś dużo przyjaciół w szkole? Miałam dużo, mhm. ale ja zawsze byłam taka, że nie idę za crowd. Ja wolę mhm. mieć jedną albo dwóch takich naprawdę dobrych koleżanek niż. Być miss popular mhm. i mieć wszystkich. No ale nie, nie było tak, no przecież jesteś piękna, jesteś dobrze się uczysz, no to wydaje się, że z automatu przyciągasz wszystkich do siebie. No, no tak mogło być, ale wiesz, dla mnie to bym nie nazwała te wszystkie osoby takie dobre przyjaciółki albo mhm. koledzy. Takie osoby, które naprawdę mogę liczyć na, które wiem, że są szczęśliwi dla mnie, mhm. to tylko te tak dwa, trzy: reszta to było wiesz, zazdrość, mhm. bo ja robię tyle rzeczy poza szkołą i w szkole, więc. Um, też szybko bardzo dojrzałam z tego względu, że wiedziałam, że jest zazdrość. A jak wyglądała ta zazdrość? Bo mi się wydaje, że. Bo też w swoich filmikach opowiadałaś o takich fałszywych przyjacielach i tak dalej, i tak dalej. Więc to też był taki wątek, gdzie mi się wydawało, że dookoła ciebie było bardzo dużo zazdrości. Bo dzisiaj, jak mówisz, że hejt cię nie dotyka, no. to wydaje mi się, że on cię nie dotyka dzisiaj, dlatego bądź już dotknął. Tak. Dokładnie. Ja, ja bardzo. Jak byłam bardzo młoda, to już to jakby I lived it, mm -hmm. bo ja wiesz, ja robiłam dużo sportów i w tych sportach byłam dobra, ja byłam kapitanem prawie wszystkich drużyn w mojej szkole. Mm -hmm. To już jest zazdrość, że, że jestem kapitanem, że to umiem, że na wywiady telewizyjne, jak jest jakaś mecz, jakaś gra, to ja tam idę, mm -hmm. nie ta dziewczyna, nie ta dziewczyna, więc to od razu jest zazdrość. Też robiłam modeling od mm -hmm. bardzo małego Od szóstego gobiegu. roku życia. Dokładnie, więc ja dużo wyjeżdżałam mm -hmm. poza szkołę i ludzie wiedzieli, że ja jestem w pracy, że ja zarabiam, że, że mama ze mną poleciała, mm. bo firma płaci za mnie i za osobą towarzyszącą, mm -hmm. że mm -hmm. nie mam 18 lat. Mm -hmm. Już wiedziałam, że, że to było takie zazdrość. Później widzieli mnie w tych markach amerykańskich, mm -hmm. to, to po prostu już wiedziałam. No dobrze, ale jak wyglądało to bycie niemiłym? Obrażali cię, mówili za Twoimi plecami, bo wiesz, masz, też niesiesz za sobą coś takiego, że z sukcesem, sukces jednak ma swoją cenę. Tak. No i jaka to była cena w perspektywie takiej małej dziewczynki? No bo opowiadasz dzisiaj o tym z uśmiechem, uśmiechasz się, mm -hmm. nie? Kiedy, o tym, kiedy o tym mówisz, ale wydaje mi się, że musiałaś mieć takie momenty, że wracałaś do domu i płakałaś. Na pewno miałam, wiesz, jedna taka najważniejszy moment był, kiedy moja taka najlepsza przyjaciółka, która ze mną podróżowała, mm -hmm. y po prostu się dowiedziałam, że ona jakoś mnie zdradziła, powiedziała wszystkie moje takie rzeczy, co ja mhm. confided in her, mhm. do kogoś innego. I to się wybuchło mhm. w szkole. I to nie były takie jakieś sekrety. Nawet nie, nie pamiętam co to było, mhm. ale pamiętam, że później przyszłam do mamy i mama i ja zawsze byliśmy blisko i mama mi powiedziała: no. Że to jest zazdrość, wszystko mi wytłumaczyła i miała zawsze moje plecy. I też było taki okres, gdzie chciałam zmienić szkołę. Mhm. W dziesiątej klasie to było. Ja nie, nie pamiętam, ile mhm. miałam lat, ale naprawdę prawie zmieniłam szkołę na tego względu, że byłam bullied mhm. i że dużo osób po prostu mnie obgadywało. No. Czyli tak naprawdę, niezależnie w którym miejscu na świecie jesteś, bardzo podobne rzeczy spotykają kogoś, tak. kto chce. Chce coś robić. Ale w 2019 roku mm -hmm. huragan zabrał szkołę Twojej mamy. Jaki to był czas dla Was? Bardzo trudny. Mm. Nawet wiesz, łzy mi do oku mm -hmm. teraz przyszli, bo ja naprawdę to przeżywałam. Wiesz, moja mama miała tą akademię gimnastyczną. Otw mm -hmm. Otworzyła ją dla mnie. I mm -hmm. tam ubezpieczenie jest bardzo drogie, więc huragan to wszystko wziął mm -hmm. i jak mi powiedziała, pokazała mi filmiki w ogóle, jak wszystko jest zalane. Ja tam całe dzie dzieciństwo spędziłam. Mm -hmm. Ja po szkole codziennie tam byłam. Jak nie trenowałam, to uczyłam mniejszych mm -hmm. dzieci. I to naprawdę, jak powiedziała mi, że nie otworzą, bo po prostu nie ma na to budżetu, to mm -hmm. załamało mnie. Ale... To był też taki czas trudny dla wszystkich, nie? bo kilka moich koleżanek w ogóle stracili dom. Mhm. Więc ja byłam załamana, ale też grateful, że chociaż mam dom. Chociaż wiesz, moje psy, mój ojczym, mój brat, wszyscy są bezpieczni. No, to jest ciężkie do mhm. przeżycia. Od razu życie się trochę inaczej przewartościowuje, zoceniasz, co jest naprawdę, mhm. naprawdę w tym wszystkim ważne. Twoja mama zdobyła tytuł mi Polonia w 1995 roku. Mama opowiadała ci trochę wspomnień z tamtego czasu? Tak. Trochę powiedziała Powiedziała mi w ogóle, że ona zawsze była inna, mm -hmm. wiesz. I ja to widzę po mojej mamie, jak, jak się wiesz. Ona powiedziała, że wszystkie inne mi spoloni pojechali do domu dzieci mm -hmm. albo do jakiegoś takiego domu, a ona pojechała do więzienia. Mm -hmm. I to w ogóle to jest moja mama. I dlatego ja taka jestem. Ja naprawdę robię rzeczy inne niż takie, co się by wydawały oczywiste. A jesteś bardzo podobna do mamy? Bardzo. A co masz staty? No, dołki, dołki, zęby. Nie, ja, ja mam dużo, dużo staty... Chyba moja taka um, innovation, mm -hmm. entrepreneurship, mm -hmm. bo ja bardzo bym chciała zacząć własny biznes. Mm -hmm. To jest takie potacie. I mam bardzo dobry um, szczęście mm -hmm. po tacie. Mój tata to jest szczęściar. W ogóle mm -hmm. wszędzie, gdzie pójdzie. I ja, ja też mam dużo szczęście. A swoją mamę traktujesz jako przyjaciółkę? Tak. I zawsze ta wasza relacja była taka, czy jednak ona musiała się dotrzeć, albo musiałaś też e, o niektórych rzeczach nie chciałaś mówić mamie, a po czasie zaczęłaś mówić o wszystkim? Na pewno, jak byłam młodsza, to się bałam mówić mamie jakoś o chłopakach, które mm -hmm. spotykałam, takie rzeczy, ale później, jak pojechałam na studia. I zrobiłam się taka samodzielna. Mm -hmm. I moja mama miała moją lokalizację, mm -hmm. bo my tak mamy. Dlaczego tutaj jesteś o trzeciej? <laughs> nie w domu. Mówię, no dobra, kurde, już nie można. I później miałam Heartbreak mm -hmm. w studiach, i wtedy myślę, że ja i mama siebie naprawdę tak. Mm -hmm. Bo ona mi tak pomogła, i wiesz, ona naprawdę jest moja najlepsza przyjaciółka. Mm -hmm. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk Obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. A kiedy zaczęłaś tak naprawdę, naprawdę imprezować i korzystać z e, życia w takim, powiedzmy, dorosłym wydaniu? Jak miałam 18 lat, w studiach. Mhm. Bo wiesz, u nas to nie jest tak, że idziesz do szkoły i mieszkasz z rodziną. No. U nas, jak chcesz dobrą uczelnię, to musisz. Mieszkać sama, mm -hmm. musisz pojechać poza granicę i to dużo że Dzieci mają struggle z tym, mm -hmm. bo musisz być samodzielna i odnaleźć siebie w wielkim mieście, kiedy jesteś z małej wyspy. No dobrze, i jak ty się odnajdowałaś? Ja się nie odnalazłam. Rok chyba to trwał, naprawdę. Mm -hmm. Ja nie wiedziałam, co z sobą mam zrobić, nie wiedziałam, jak tie a scarf, mm -hmm. jak się ubierać na zimę. Było ciężko, ale później się jakoś sarą. Okej, okay, bo też tam wybuch COVID w międzyczasie, nie? I, no. i, I też byłaś na tym nauczaniu zdalnym, i tam chyba to jakoś tak jak najdłużej to mogłaś, to chyba przeciągałaś z tego, co pamiętam, że po prostu korzystałaś z tego do ostatnich momentów, jak się dało. Tak? tak? Dobrze pamiętam? Yy, tak, tak. No to. No ale jak to co to znaczy, że nie potrafiłaś się odnaleźć? No bo na pewno nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że nie potrafiłaś się ubrać, jak było zimno. No tak, tak. Wiesz co, ja byłam, jak zaczęłam szkołę, ja byłam w biznesie, mhm. bardzo nie lubiłam ten program. I był czas mojego ostatniego egzaminu i po prostu nie poszłam na ten egzamin. I mhm. zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, mama, przepraszam, ale ja nie idę na ten egzamin, ja przyjeżdżam do domu. I ja zawsze mam taką mamę, co mnie wspiera, mhm. zamiast bycie zła i krzyczeć, tyle pieniądze wydajemy na ciebie, wiesz, mhm. na studia. To ona powiedziała: wiesz, co? Dobrze, Julenko, możesz zmienić kierunek, możesz o tym pomyśleć. Kupimy ci bilet do domu i przemyśleć to. Mhm. I to był taki, myślę, że najtrudniejszy czas, gdzie tam byłam. Moi rodzice wydali tyle pieniążków, żeby tam mhm. poszłam. I co się stanie, gdy, gdy nie znajdę coś dla mnie? gdy nie skończę w czterech latach mhm. i będą musieli znowu płacić za kolejny rok. To była taka presja na mnie, że Boże, ja naprawdę muszę wiedzieć, co mam zrobić i nie wiem, co z sobą zrobić. No dobrze, no ale jednak, a była, tam, potrafiłaś się odnaleźć wśród ludzi? No bo jednak z tego, co mówisz, nie podobało ci się w Stanach, jak byłaś dzieckiem. Tak. Potem wyjechałaś na Bahamy, gdzie jest zupełnie inne życie. Tak. No i potem wracasz jednak do Stanów. Mhm. I mówisz, że to był jeden z trudniejszych fragmentów twojego życia. Do Kanady. Do Kanady, przepraszam. Do Kanady. Tak. Um, wiesz co, odnalazłam się, miałam super ekipę przyjaciół, ale to nie były takie przyjaciele dobrzy dla mnie. Mm -hmm. To było takie borderline przez improwaz Imprezy. Imprezy, imprezy mm -hmm. niż ktoś, kto naprawdę by mi pomógł, jak wiesz, jak y, coś się stanie dla mnie. Mm -hmm. I... No ale kiedy to poczułaś, że tak to wygląda? No bo I... myślę, że na początku mogłaś wierzyć, że to są prawdziwi przyjaciele. Tak, po zerwaniu z chłopakiem, który mm. był w tej grupie. Okay. Ja byłam tylko związana z tą grupą, bo mój chłopak był, mój były chłopak mm -hmm. był z tą grupą. I jakby po tym, jeszcze byłam w tej grupie i wychodziłam z nimi, ale później naprawdę sądziłam, że to nie jest dobre dla mnie. Bo mm -hmm. Po co ja marnuję czas na takim ludziach, którzy po prostu nie przegadają? Że mm -hmm. tutaj jestem ciągle, bo to nie były moje przyjaciele, to były przyjaciele mojego byłego. Mm -hmm. I później y, miałam takie dwa najlepsze y, przyjaciółka mm -hmm. i jej chłopak, którzy naprawdę mi pomogli całe, cały ten następny rok. Mm -hmm. A dlaczego, dlaczego to już wiem? Dlaczego zmieniłaś kierunek studiów? Ale dlaczego wybrałaś taki, jaki wybrałaś? Wybrałam psychologię, bo bardzo mnie to się mm -hmm. interesowało. I kryminologię, bo mm -hmm. zawsze wiedziałam, że. Lubiłam takie shows mm -hmm. i lubiłam zagadki takie, co niektórzy nie lubią, i też mnie rzeczy takie, jak śmierć nie, nie rażą. Mm -hmm. Więc to wybrałam, i ze względu, że miałam też super profesor, który bardzo wierzyła we mnie, to tak wybrałam. Mm -hmm. Ale też w tamtym czasie chciałam iść na prawo, mm -hmm. na prawo kryminalne, więc to są dwie kierunki, które są taką podstawą do tego. I z dobrej uczelni miałam wielkie szanse i kupiłam te LSAT books, studiowałam mm -hmm. na, na prawo, mm -hmm. ale y jakoś później nie robiłam to, bo rozmawiałam z innymi prawnikami, mm -hmm. jakie mają styl życia, i stwierdziłam, że to, to nie jest dla mnie. Okej, okay, ale to taka dojrzała decyzja, żeby wybierać studia po tym, co może, co może się później stać Twoim dorosłym życiem. Tak. A jakie ty chciałabyś mieć dorosłe życie, jak sobie tak patrzysz w perspektywie, że skończyłaś psychologię i kryminologię? Ja to... bym chciała iść na counseling. Mhm. Bym chciała być te terapistą. Terapeutą. Terapeutą. Bym chciała mieć mój, moją klinikę. Mhm. I też bym chciała zrobić na internecie mhm. taki. Darmowy dostęp do mental health counselors, mm -hmm. który nie mamy w Stanach. W Polsce macie, wiesz, ubezpieczenie, mm. u nas to nie ma, więc jak chcesz iść do jakiegoś counselor, płacisz 200 dolarów za godzinę. Mm -hmm. Ja bym chciała zrobić jakiś dostęp, żeby wszyscy mieli kogoś, kogo potrzebują. No, to jest bardzo ładne, tylko pytanie na ile to jest realne, bo tak jak Wiem. wiesz teraz w dzisiejszych realiach bardzo dużo ludzi potrzebuje takiej pomocy Wiem. i to też zmienił czas, zmienił no. to internet. Jednak każdy jest poddany tej krytyce, bo dzisiaj nawet to, jak mówisz o sobie jako dziecku w szkole, tak. no to pomyśl sobie, że tam też jest potrzebny psycholog no. i dzisiaj dzieci w szkole już są poddane krytyce, chyba dużo bardziej niż były kiedyś, a w, w tamtej szkole. Kiedy na przykład ty byłaś atakowana, też interweniował psycholog albo interweniował ktoś taki? Nie. Nie. Nie było takiego mm -hmm. dostępu, wiesz. My w ogóle nie mieliśmy psychologa w szkole. Ona była jakaś terapeuta, ale nie była w, w tym certified, Ona nie, mm -hmm. nie miała żadnych takich credentials, że mm -hmm. wiesz, że że może pomóc, że naprawdę to umie, ale mm -hmm. za to miałam super nauczycielki, które zawsze mnie wspierały. I wiesz, jak nie chciałam jeść z innymi, to zawsze jadłam z nauczycielką i rozmawiałam. Czyli to też dochodziło do takiego momentu, no bo to jest jednak duże, że jeżeli nie chcesz jeść z grupą, a jeszcze z nauczycielami, no to. No tak, były takie dwa okazje może, ale to. To nie, nie było aż takie, wiesz, jak, jak myślisz. Nie, ja myślę, że było dwa razy tylko. No, no, tylko dwa razy. Nie, ja, ja sobie poradziłam. No Słuchaj, wiem, że widzę, że, sobie, pora widzę, sobie. że sobie poradziłaś, ale no. też widzę, jak, że widzę, że jak o tym mówisz, no to trochę to boli i uwiera, że no, czujesz no, to. No tak, tak, czuję no. to. No. Okej, okay, ale... Dobra, no to teraz przechodzimy, że odnalazłaś swój kierunek studiów, jesteś, tak. jesteś szczęśliwa mm -hmm. w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że doskonale wiedziałaś w takim wypadku, co robisz, jeżeli wiedziałaś, że zrezygnowałaś z tego prawa, bo to prawo mm -hmm. się przewijało w twoim życiu, bo tam kilka razy o tym mówiłaś, że, tak. że, że zastanawiałaś się, czy po studiach nie iść, nie iść później na, na, tak. na prawo. To jak wyglądało twoje życie studentki już po tym roku, który został zaprzepaszczony, ten biznes cofamy mm -hmm. i zaczynasz od nowa jako studentka psychologii i kryminologii. Jak się wtedy czujesz i jak, jak w ogóle wygląda twoje życie w tamtym okresie? Drugi rok studiów, mm -hmm. to ja y, miałam apartament sama. To mm -hmm. było pierwszy raz, kiedy sama mieszkałam. I naprawdę tyle rzeczy o, o mnie się jakby odnalazłam. Mm -hmm. Co ja lubię, co ja nie lubię. Y, widziałam, że ja lubię porządek i ja naprawdę jestem taką osobą, która lubi siedzieć w domu i po prostu się nauczyłam powiedzieć nie. Mm -hmm w drugim roku życia, na te wszystkie imprezy, na te wszystkie e, takie rzeczy. Byłam bardzo e, career-focused i mm -hmm. e oriented, że mnie nie kręciło to, żeby wychodzić i e, takie rzeczy. Ja byłam bardzo w, wkręcona w studencką mm -hmm. asociację no, psychologii, tak. więc tam po, pomagałam, pomagałam. Mm -hmm. um, I też mieszkałam sama, więc wiesz, nauczyłam się, że lubię bardzo dom i moje własne pomieszczenie. Mm -hmm. ale to jest ciekawe. A nauczyłaś się czegoś o sobie jako człowieku? No, no tak. No, no bo By... taka zagłębianie psychologii też jest tym, że robisz sobie trochę taką autoterapię i widzisz siebie o, w tej tak. wiedzy. <gry> tak. No i co tam się wydarzyło w twojej głowie, jak zaczęłaś studiować psychologię? Bardzo dużo konceptów, co mm -hmm. w klasie się nauczyłam, to przechodziły na moje życie. Mm -hmm. Wiesz, i dużo tego było, pamiętam, jest taki hierarchy of needs, mm -hmm. Maslow. I ja codziennie bym wzięła mój journal, mhm. bo te, na, na górze jest self-actualization, mhm. to jest takie, kiedy naprawdę jesteś sobą, jesteś free, masz um, umow, wymowę taką, mhm. naprawdę czujesz się po prostu, ja nie wiem, jak jest free po polsku. Wolny. Wolny, tak. Czujesz się po prostu taki bardzo wolny i to dla mnie był taki czas, w których wzięłam y, taką notatkę i bym pisała codziennie moje mhm. uczucia, gdzie ja chcę być. Mhm. Tak, no może wiesz, tak sounds corny, ale naprawdę to robiłam i to mi bardzo bardzo, bardzo pomogło, bo ja bym sobie na notatkach codziennie pisała, co ja chcę dzisiaj osiągnąć, mm. bym to widziała, jakby to nie było zrobione, to bym wracała do tego. Ale to fajne. No, bardzo to fajne. To jest też tak jak uwalnianie swoich myśli, właśnie przez dziennik, takie pisanie, Dokładnie. właśnie mm, codziennie o, o swoich emocjach. Ale to był też czas, gdzie na przykład znalazłaś w sobie jakąś przestrzeń do tego, żeby kogoś pokochać naprawdę, żeby na przykład zrozumieć, czego potrzebujesz w związkach. Bardzo, bardzo. Wiesz co, ja w tym czasie stwierdziłam, że dla mnie w ogóle nie jest związek. Mm -hmm. Bo po co? Bo teraz chcę karierę mieć, ale przyszedł mój chłopak, którego teraz mam, i on naprawdę taka osoba, która jest na moim poziomie w karierze mm -hmm. i taki, taki zrozumiały, i taki, co mnie wspiera i we mnie wierzy i. Zaufanie ma po mm. prostu. No bo to też jest ta historia, że wy się poznaliście dużo, dużo wcześniej, bo ty poznałaś jego siostrę, jego kuzynostwo tak. i tak dalej, a ja dopiero. Ile ty wiesz o mnie? <noise> no tak. No tak. dobrze, a jak ci się mieszkało dwa miesiące w Nowym Jorku? Nie, nie, nie fajnie, wiesz. Um... Zobaczyłam, że nie lubiłam pracy w biurze. Mm -hmm. Kręgosłup nie bolał, oczy nie bolały, nie miałam czasu na nic innego. Wszyscy byli smutni, ponieważ było lato i było mm -hmm. pięknie na dworze, nie mogłam wychodzić. I to było <laughs> takie naprawdę American dream. Mm -hmm. Widzisz, codziennie wchodzą na to metro, kilka tysięcy ludzi, metro jest takie zapakowane w siódmej rano, wszyscy z tym briefcase. Mm -hmm. Nikt nie, nie jest uśmiechnięty. Dla mnie było takie marzenie, które w ogóle nie chcę gonić, bo wszyscy mm -hmm. tutaj w tym corporate world, mm -hmm. nawet jak masz fajną pozycję i czym się chwalić, oni nie są uśmiechnięci i nie są happy people. Okej, okay. no ale to jest bardzo mądre i to jest fajna obserwacja, patrząc na to, że jesteś bardzo młodym człowiekiem, no tak. bo zdajesz chyba sobie z tego sprawę, że to nie są rzeczy, które widzi każdy. Wiem. No, no bo no. większość ludzi idzie w tym kierunku i goni, tak. te, goni mm -hmm. ten amerykański sen, o, o którym powiedziałeś, że, że oni jednak. Marzą o tym. Tak. A ty mówisz o tym, że jesteś tak młoda i mówisz, że rozumiesz, że nie chcesz, tak. nie chcesz tego, nie? Że zupełnie, no. jeżeli ma być to ten amerykański center, raczej w zupełnie innym wydaniu. No ale jeżeli poznałaś, no bo też zobacz, tutaj rozmawiamy o Nowym Jorku, rozmawiamy o Bahamach. Tak. Równocześnie jest Polska, są te wszystkie podróże związane z twoim modelingiem. Mhm. Jaką widzisz różnicę mentalną na przykład między ludźmi w Polsce, a tymi na Bahamach, czy tymi w Stanach, czy w Kanadzie? Bahamach mentalność to jest po prostu bardzo, bardzo chill. Mm -hmm. Jako największa różnica tam, to jest po prostu w restauracji, bo tam nikt się nie śpieszy, mm -hmm. a w Polsce to jest bardzo, wiesz, dostajesz jedzenie od razu, umieją, wiesz, zagadać, mm -hmm. umieją wysprzątać ładnie. Na Bahamach to tak hmm, powoli, mm -hmm. wszystko powoli. Mentalność to tam na Bahamach myślę, że jest o wiele więcej szczęścia, jak nic nie ma. Też mhm. jak jesteś biedny, to tak się cieszą. Też w okolicach i jak turyści są, chcą pokazać te wyspy, są tacy dumni skąd są. Mhm. takie Ludzie naprawdę tam, co niewiele mają, to tak się cieszą w okolicach i to jest dla mnie niesamowite. W Ameryce i Polską, to myślę, że. W Ameryce na pewno są więcej możliwości, mhm. żeby się zrobić bardzo, bardzo bogaty, bardzo szybko. Mhm. I myślę, że niektórzy ludzie, kto mają tą pasję i tą, wiesz, risk, mhm. risk takers, to myślę, że w Ameryce wiedzą, że to jest do osiągnięcia. Mhm. W Polsce to moim zdaniem, jak komuś się nie podoba kariera, to... Nie chcą z tego wyjść, albo mówią: O, nie lubię mojej pracy. No i co z tego, co zrobisz? Idziesz nie. nadal do tej pracy. Wiesz, Aha. nie wymyślasz, nie, nie ten. I tak, takie jest moje zdanie. Nie wszyscy, mm -hmm. ale. Wiesz... No podchodzimy po prostu jako ogół. Uogólniamy ze względu tak. na to, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć o każdym osobno, więc uogólniamy. Dokładnie, ale tak ogólnie to jak ktoś nie lubi swojej pracy w Polsce, nie myślę, że wie, że on myśli albo on wierzy, że z tego może wyjść. Mm -hmm. A tam po prostu jest tak bardziej, że jeżeli ktoś jest niezadowolony, to prędzej wyjdzie z tej pracy, tak. niż do niej pójdzie jeszcze raz. Myślę, że tak. Mówiłaś, że bardzo chciałabyś też przenieść się do Europy, ale nie wiesz, czy konkretnie do Polski, to Londyn, Hiszpania. Co, gdzie ty byś chciała? Czy to już jest nieaktualne? Ja, nie, ja bym chciała, bym bardzo chciała, ale chyba do Hiszpanii. Bardzo uwielbiałam Madryt, jak mhm. tam pojechałam. Pierwszy raz byłam w maju. Um, albo Hiszpania, albo Włoch. mhm. Włochy. Ale to pasuje do ciebie. Tak, no. Bardzo bym chciała też poznać. Um, ten language. Mm -hmm. Ja już znam hiszpański. No, bo ale... właśnie mówię, że tak w połowie, nie? Że... Tak, ale bym chciała wiesz ten slang, tak mm -hmm. gadać bez akcentu i naprawdę. Umieć i mm -hmm. włoski też bym chciała poznać um, ten, mm -hmm. jak to się mówi, language? język? Język, język też. No, okej, okay, ale a masz taki dar do języków? No bo jak uczyłaś się angielskiego, to byłaś małym dzieckiem, no to mm. wydaje mi się, że wchodziło też to podświadomie, no i całe tak. społeczeństwo dookoła Ciebie mówiło, natomiast 6-7 lat to już mówiłaś tak. tak. Dobrze. Tak, dobrze, więc pytanie teraz, czy masz taki dar do tego? No bo hiszpańskiego najprawdopodobniej uczyłaś się w szkole, tak? Mm -hmm. Polski był związany z mamą i z, ewentualnie z Warszawą, jak tutaj tak. przyjeżdżałaś. To uważasz, że łatwo byłoby ci się uczyć dzisiaj języka? Myślę, że tak. Ja też mam bardzo dużo kolegów, koleżanek, które mówią po hiszpańsku. Mm -hmm. I moja roommate, mm -hmm. która okay. była w czwartym roku w szkole, mm -hmm. w studiach. Też mówiła po hiszpańsku, okay. więc my tylko sobie po hiszpańsku mówiliśmy. Okej, okay, no to no. faktycznie w takim wypadku te pół hiszpańskie, ale uważasz, że po hiszpańsku mówisz mniej więcej tak jak po polsku, czy trochę gorzej? Tro, troszeczkę gorzej. Łe, no to spokojnie. No. Ja myślałem, że jednak jesteś dużo, <y> dużo, dużo dalej. W, znaczy w sensie, że mniej zaawansowany ten język, a o Polsce myślisz na poważnie? Czy bardziej traktujesz to jako takie, taki wyskok, takie coś dodatkowego kompletnie? Czy wyobrażasz sobie, żeby mieszkać w Polsce? Nie będę nigdy mieszkała w Polsce, mm -hmm. ale będę przyjeżdżać tutaj i będę starać się pół roku tutaj być. Mm -hmm. e, bo zawsze wiem, że tutaj mam dom, mam mm -hmm. tutaj tatę, mam tutaj pokój i też właśnie zrobiłam sobie pokój, żeby tutaj więcej być. Mm -hmm. Ale tak, jako miejsce zamieszkania takie pierwsze, to po prostu nie będzie tutaj. Bo wiesz, chłopaka mam w Kanadzie, już mm -hmm. mamy plany, żeby zamieszkać jakoś mm -hmm. razem. Mamę mam w Bahamach, więc. To jest też jakby daleko koniec świata dla mnie. No tak, to jest bardzo daleko. W perspektywie no. tego jeszcze chłopaka, mamy, taty, poskładanie tak. tego, to wy jesteście rozrzucani tak. wszędzie. Dobrze, że samoloty są. <laughs> no. I że chyba macie swoje w takim wypadku. No. A jak ci minął czas w Polsce teraz? No bo przed podcastem wiesz o tym, że byłaś tutaj długo, no bo to jest długi czas, to jak to było? Bo super. Ja uwielbiam lato w Polsce. Ja nie myślę, że jest lepsza, lepsza miejscowość. Niż Polska w lato, mm -hmm. naprawdę. Wszyscy są uśmiechnięci, wiesz, nad Wisłą, drinki, yy, po prostu po pracy, koleżanki, koledzy. Jest super tutaj. Ja, ja bardzo lubię Polskę, ale też bardzo miałam dużo pracy. Czasami też myślałam, że jestem trochę on overdrive, mm -hmm. że za dużo biorę i nie daję sobie odpocząć. I dlatego teraz jadę do domu, żebym po prostu wzięła ten miesiąc dla siebie i. Pomyślała co dalej. A co to znaczy dzisiaj na przykład, że dużo pracujesz? Czym się tak w rzeczywistości dzisiaj najbardziej zajmujesz? Bo to też mnie zastanawiało, czy jednak to życie influencerki, czy mm -hmm. jednak życie modelki, przebija się też gdzieś mm -hmm. aktorstwo. Czym ty się dzisiaj zajmujesz najbardziej? Wiesz, co bym powiedziała 50% modeling, 50% social media mm -hmm. teraz. I robiłam modeling tutaj w Polsce, ale tak back to back, mm -hmm. że naprawdę 5 dni sesji zdjęciowej i Makijaż codziennie moja skóra trądzi, mhm. po prostu nie, nie zadbałam o siebie tak jak powinnam. I to też jest ciężka praca. I też weszłam w to social media tak trochę spontanicznie, bo ja zawsze miałam coś, tak jeden w miesiącu miałam jakąś mhm. reklamę. Ale teraz to mam dużo i nie spodziewałam się, że to będzie tyle pracy. Naprawdę, te dziewczyny, co, co to robią codziennie, to mnie wow, ale masz wiesz, ale masz myśl do tego. Nie, nie wiedziałam, co w to wchodzi po prostu: mm -hmm. Lokalizacja, outfity, ile moodboardów musisz zrobić, ile maili. Sz Szacun. No, to jest bardzo, bardzo dużo pracy. A zawsze znałaś swoją wartość, czy na początku robiłaś reklamy na przykład za, za, za małe pieniądze? Na początku ja bardzo zrobiłam reklamy za darmo. Mhm. Za, za barter, bo wiesz, jak y, trzeba zacząć z czegoś, nie? Mhm. I nawet te dziewczyny, co teraz robią barter, chociaż masz barter, to jest super, wiesz? Mhm. Trzeba się y, cieszyć z każdego względu, ale... Y, zobaczyłam moją wartość tak miesiąc, dwa miesiące temu, kiedy naprawdę zobaczyłam, jak ja mogę produkt pokazać, mhm. ile mam widzów i... No, teraz nie biorę barterów, bo wiesz, naprawdę pracuję nad tym. Codziennie bym robiła TikToki bezpłatne, takie wiesz, żeby ludzie się pośmieli, i codziennie bym pracowała na nowych pomysłach i nareszcie to się opłaca. Mm -hmm. No, to jest, to jest coś, to też konsekwentna praca. No, Dokładnie. bo to jest, to jest coś takiego, do czego dochodzisz. No, ale też chciałbym zahaczyć o modeling, no bo to jest bardzo ciekawe, bo pierwszy kontakt z agencją miałeś, jak miałeś 6 lat. To była agencja z Miami, tak. Dobrze pamiętam? Tak. To jak wyglądały też te twoje początki jako dziecko? Bo to jest bardzo ciekawe, wiesz, że mhm. jesteś mała, masz 6 lat tak. możesz nawet nie pamiętać wielu tych mhm. rzeczy. To jak wyglądała ta praca takie, jak się pracuje z takim małym dzieckiem? Ja myślę, że dla mnie było łatwo, bo mama mnie nigdy nie zmuszała. Mhm. Nawet kiedy wygrałam jakąś casting, jakąś pracę, to mama mnie się pytała, Julia, czy chcesz to zrobić? Bo jak nie chcesz, to ja to odmówię. Mhm. Pieniądze nie były jakoś, wiesz, wciągające dla mojej mamy. Mhm. Ona po prostu naprawdę chciała mój komfort. I jak ja jest, byłam na sesji i coś nie chciałam zrobić, to wiesz, moja mama ze mną tam zawsze była. Usiadła koło mnie, wytłumaczyła mi i byśmy znaleźli coś innego, nie? Mhm. Albo bym... Y Big up to do it. No. <laughs> Pamiętam, kiedy byłam mała, jakaś dziewczyna tam zędlała, no, no. miała 9 lat i ja musiałam trzymać się ręką z takim chłopakiem, a ja mówię, ja nie będę jego rękę trzymać, nie, ja nie będę. A moja mama do mnie podeszła, jak nie chcesz, to nie, to znajdę kogoś innego, ale wiesz, ale to tylko, to tylko ręka, tak jak ja trzymam twoją teraz. Mm -hmm. I tak mnie zagadała, ja to zrobiłam, no po prostu taki support miałam. No ale to, jest, to jest fajne, no, później była ta przeprowadzka na Bahamy, mm -hmm. to tam jak byłaś na Bahamach, bo było coś takiego, że mm, znalazła cię agentka, która pracowała wcześniej z twoją mamą? Tak. Ale to było przez przypadek? Przez przypadek, ja szłam w galerii. Mm -hmm. dopiero dostałam braces mm -hmm. szłam przy galerii z mamą ktoś do mnie podszedł i mówi słuchajmy mamy open call to jest mm -hmm. taki casting dla modelek mamy open call w Miami twoja córka jest przepiękna przyjdźcie i to nie była ta osoba mm -hmm. która była z moją mamą ale później pojechaliśmy do Miami i tam siedziała mojej mamie bukerka mm -hmm. której moja mama pracowała w Elite Miami mm -hmm. I to było takie niesamowite, to od razu wiedziałam, że ja chcę w to wejść, wiesz. I ile wtedy miałeś lat? Chyba 3, Nie wiem. 14, 15. Okej, okay. okay, ale to od tego szóstego roku życia, to pracowałaś do tego dziesiątego, do momentu, kiedy byłaś na Florydzie, czy to później było, jeszcze w tych Bahamach jeszcze coś robiłaś, czy dopiero to była taka przerwa? Była przerwa, była przerwa. Tak od, od szóstego do dziesiątego mm -hmm. powiem, że byłam z tą pierwszą agencją mm -hmm. dla dzieci. I później miałam aparat, więc była mhm. troszeczkę przerwa, i później o, od razu mnie jakby wciągnęło, jak miałam chyba 15-16 lat. Okej, okay. a jak tęskniłaś za tym? To mnie zastanawiało. Nie. Lubiłam no. dzieciństwo. No właśnie, bo to też było fajne, tak. że mogłaś trochę pożyć, mogłaś być tak. takim zwykłym, zwykłym dzieckiem, a jednak, mimo tego, że była tam tak. mama, to była praca. To... Tak, ale też robiłam takie lokalne rzeczy bez agencji. Mhm. Na przykład dla marek bahamskich też tam robiłam jakby, wiesz, mhm. sesje jakieś, nie sesje, więc też czułam się jakby. Ja jestem w tym, ale miałam super dzieciństwo, myślę, z, z uwagi na tego, że byłam po prostu w domu, mm. tak jak dziecko, wiesz, powinno być. No dokładnie. A to prawda, że chciałaś iść do Top Model? Nie. Nie? Kto ci tak powiedział nie? Naprawdę nie? Nie. Ale uśmiechasz się nie. tak, jakby to była prawda. Nie, nie, wiesz, ja dużo komentarzy dostaję, że powinnam iść, ale... No ja, powiedz. Ja się boję, bo wiesz co... Moje podejście do modelingu, ja nigdy nie lubiłam tej industry, mm -hmm. bo ja nie lubię, że wybierają dziewczyny, które wyglądają jak petyki, kiedy są osoby normalne, które wyglądają tak jak ja, powinny być modelki. Mm -hmm. I to dla mnie jest niezdrowe i dużo to też wspomina jakieś dużo mental health issues dla młodych dziewczyn, mm -hmm. kiedy widzą takie modelki. I jakbym poszła do top model, to ja bym w ogóle rozbiła ten system i powiedziała, że wiesz, że ja się nie zmienię. Mhm. Podniecie mi włosy? Nie, ja lubię moje włosy. Nie, do, nie będziecie mnie dotykać, po prostu wiesz, ja się nie zmienię, żeby ktoś inny z tego, ze mnie brał kasę. No życiu. to dlaczego nie chciałabyś pójść i zmienić trochę? Mogłabyś zmienić fajny kawałek świata? No, bym mogła, no, coś do pomyślenia. Wiesz o co chodzi. Ale ja zawsze byłam taka więcej umięśniona, mm -hmm. bo trenowałam Ćwiczę, masz, dużo. że aplikację. Tak, więc ja nawet jako, wiesz, miałam 15 lat i byłam powiedziana, że musisz schudnąć. Mm -hmm. I to nie jest zdrowe dla dziecka, to zawsze gdzieś siedzi. I wiesz, jak biorą taki, taki typ dziewczyn, może teraz jest więcej inklusywna, ja nie mm -hmm. wiem, bo ja nie oglądam Top Model, nigdy nie widziałam żadnego odcinku. Ale po prostu to mnie tak nerwowo naprawdę wykańcza. Ja, ja nie lubię tego. No nic dziwnego, no bo jeżeli no. jest to taki rygor, o którym mówisz, a jeszcze jeżeli się w nim wychowywałaś i cały tak. czas miałaś to, że ej, musisz Dokładnie. być szczuplejsza, no to w Dokładnie. takim wypadku też na pewno to wpływało na dom. No bo w takim wypadku, jeżeli Twoja mama słyszała, że musisz schudnąć, no to tak. pewnie próbowała ci pomóc. Tak. A w tym pomaganiu po prostu tworzyła się pewnego rodzaju męczarnia, no i ból. Dokładnie. Właśnie, o, którym, no. Dokładnie. o którym mówisz, ale w telewizji chciałabyś spróbować. Tak. Myślę, że tak. I co chciałabyś robić w telewizji? Y jaki udział y y w tak, programie? No, no. Ja bym nie chciała brać udziału, ja bym chciała prowadzić. Ale na przykład chciałabyś prowadzić jakiś taki swój program, robić rozmowy, być prezenterką? Y ja bym chciała swój program prowadzić, y y ale to by był taki mocny, taki więcej, wiesz? Takie, takie jak MTV The Challenge, coś takiego, coś y y szalonego, po prostu. Coś naprawdę, gdzie uczestnik może przyjść i powiedzieć, nawet, że nie wygrałam, miałam taki fajny czas, skoczyłam ze spadochronu. Mm -hmm. Albo takie coś, wiesz, okay, rozumiem takie, takie żeby, mocniejsze rzeczy. Żeby tam była też chociażby adrenalina w każdym kontekście, Dokładnie. jaki jest. Albo emocjonalnym, albo skoku ze, ze spadochronu. Tak. Ale... I robiłaś jakieś, robiłaś jakieś próby, chodziłaś na jakieś castingi, czy to jest jeszcze przed tobą? To jest jeszcze przede mną, ale... Coś do pomyślenia, na pewno. Ja bym bardzo chciała, wiesz, w aktorstwo się też wbić mm -hmm. więcej niż program, bo ja myślę, że ja w tym akurat jestem dobra i też chodziłam do szkoły aktorskiej, jak mm -hmm. mam w LA, tak na 3-4 miesiące, więc ym, to jest coś, co naprawdę doceniam, pracę aktorskie, już byłam na set, widzę, jak ciężko pracują, mm -hmm. ale po prostu widzę sobie w kinach, to jest takie marzenie, żeby usiąść w kinie i siebie widzieć w jakiejś większej roli. Ale idziesz, chcesz zrobić coś z tym więcej, no bo jeżeli mówisz, że byłaś tam w jakiejś takim, no ile, ile, ile to była jakaś szkoła, jakaś, to był jakiś kurs tak, aktorski? Tak, to, to była szkoła, no. I ile to trwało dokładnie? No, 3-4 miesiące. I chcesz robić coś z tym więcej? Bym chciała, no, na pewno wrócę do szkoły, mm -hmm. ale też myślę, że muszę mieć dobrą menadżerkę, mm -hmm. po prostu musisz znaleźć kogoś, kto w ciebie wierzy, bo te, wiesz, te role nie przyjdą do ciebie sam, musisz, ja, ja nie znam branży, nie, mm -hmm. muszę mieć kogoś, kto zna, żeby mnie tam wbił. No tak, to prawda. No i no. też trzeba bardzo ciężko pracować tak i dużo tak się nie. uczyć. No, no bo no. to nie jest coś takiego, że niezależnie od tego, jakiego ma się menadżera, jednak te no, rzeczy nie, tak. nie przychodzą, nie przychodzą za, za darmo. A jest ktoś taki, kto ci się bardzo podoba, powiedzmy w twoim pokoleniu, kogo chciałabyś w jakimś tam stopniu naśladować, jeżeli chodzi o karierę aktorską? Margot Robbie. No. <laughs> tak myślałem. A, no. a widziałaś już Barbie? Nie, dzisiaj idę. <laughs> o tym! No. No. no dobrze, a jakie kino ty lubisz? Y jaki ty jaki typ filmu, no? Um, action, mm -hmm. Adventure, Criminal. Okej, okay, no to jakie filmy ostatnio ci się podobały? To było też dla mnie takie ciekawe, bo mnie zastanawia twoje pokolenie ludzi mm -hmm. i ta twoja generacja. Co lubisz? Co lubisz oglądać? Kogo lubisz oglądać i mm -hmm. dlaczego? Ja wczoraj byłam na Mission Impossible, uh -huh. więc ja jestem kiniowiec. Kinowiec, uh -huh. no. <laughs> um, uwielbiam Tom Cruise, uh -huh. uwielbiam filmy Leonardo DiCaprio, DiCaprio Liam Neeson, uh -huh. Margot Robbie. Um, takie filmy najwięcej. Romantyczne i komedie to tak mniej oglądam. Um, ja lubię więcej takie drama, takie uh -huh. thriller, po takie po prostu gdzie. Czekaj, czeka, a, a, a w twoim życiu jest jednak więcej komedii romantycznej, czy jednak dramatu? Nie, u mnie jest więcej komedii. No, to dlatego w kinie. Dlatego no. pewnie. Takie, wiesz, no, bardzo lubiłam filmy Made, mm -hmm. ale to jest Netflixa. Mm -hmm. um, ale to są takie, co przychodzą mi do głowy, nie? Ja wszystko mogę obejrzeć, ale raczej nie ciągną te filmy, gdzie dużo się dzieje. Ale dużo oglądasz? No tak. Tak, jeżeli chodzi o dom, o seriale, o takie tak, rzeczy. Tak, tak. Co, codziennie przed snem oglądam coś. Okej, okay, no bo tak jak nawet rozmawialiśmy o tych trzech ulubionych serialach, to ci tak od razu z karabinem pływ, tam Cała reszta była do zastanowienia, a, a tutaj od razu w ogóle no. Harvey Specter wleciał i. Tak, dokładnie. Bo to są akurat też ciekawe, ciekawe postacie. A jeżeli seriale, chodzi o seriale, to jakie seriale oglądasz? No, 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 wiesz, to co mówiłam, mm -hmm. też bardzo lubiłam Revenge. Mm -hmm. um, teraz oglądam New Amsterdam, co jest mm -hmm. medyczne. Tak, Oglądałam tak, tak. House. Ja bardzo lubię takie medyczne rzeczy i to mnie nie, nie brzydzi. Mm -hmm. To może jest, bo wiesz, bo studiowałam kryminologię mm -hmm. i też um, moja uczelnia była taka, że wizualnie uczyła. Co może po prostu jestem desensitized. Mm -hmm. Ale takie, takie filmy, wiesz, takie wszystkie dramaty. Um, uwielbiałam Money Heist, kasetę mm -hmm. Papel, to było, było super, e, ale no to, to by były takie moje najlepsze. Okej, okay. bo powiedziałaś też, że już tak przechodząc jeszcze do ciebie, powiedziałeś, że nie masz kompleksów i pomogła ci w tym mama. Mam kompleksy, wszyscy mają kompleksy. No tak, tak, tak. No, ale że nie są takie. Nie, nie są takie zagrażające. No, no a jak, to jakie miałeś kompleksy? To jest bardzo ciekawe, bo każdy widzi, mm -hmm. jak wyglądasz obecnie. Wiesz co, ja myślę, że moje size mm -hmm. są za wielkie i za umięśnione bo mi to moje agenci powiedzieli, jak była mniejsza. I to zawsze będzie mój kompleks. Nawet no ale jak... też mówili ci, że masz mnie jeść i szczuplejsza, a ty sobie poradziłaś. No poradziłam, w w sensie. bo powiedziałam, że nie będę, nie? Mm -hmm. Ale to zawsze widzisz w lustrze to nigdy ciebie nie... It doesn't leave. Okej, okay, że no. to zawsze jednak w tobie, w tobie zostaje. A dwa lata temu zrobiłaś sobie operację piersi? Tak. No to jest ciekawe akurat, nie? Bo to, te, tego byłem ciekawy, bo to mnie zastanawiało. I mhm. dlaczego? dlaczego? W sensie to tak ci przeszkadzało? Nie, wiesz, to, to, to nie było, że mi bardzo przeszkadzało, mm -hmm. ale zawsze chciałam mieć, mama mnie w tym wspierała mm -hmm. i ja dużo robię bikini i mm -hmm. wiesz, mam tyłek, ale nie mam piersi. To tak nie może być, muszę mm -hmm. wyrównać, ja dużo w ogóle też nie wkładałam, ja zrobiłam bardzo mini, bardzo naturalnie, mm -hmm. więc to mi nie przeszkadzało, no i wiesz. To... Ale bałaś się tej decyzji, bo to też mnie zastanawiało, no jednak byłaś bardzo mm -hmm. młodą dziewczyną, kiedy podejmujesz decyzję o tym, że powiększasz sobie piersi. Wiesz, w Stanach to jest trochę inaczej, bo ludzie tam robią od 18 roku życia. Ja miałam 21, mm -hmm. więc jak jesteś 21, co druga dziewczyna to ma? <laughs> w mojej głowie, właśnie się to, ja się to widziałem. No ale ja ci mówię prawdę, nie, tam to jest trochę inna kultura. Więcej zaawansowany jest tam w ogóle plastic surgery. Mm -hmm. Tam to jest takie naturalne, gdzie w Polsce dużo osób tego nie ma, albo wiesz, nie wiem, czy nie stać, czy mm -hmm. po prostu. Nie, nie jest to na myślach, ale tam to jest bardzo, bardzo, wiesz. Zobaczysz, wszystkie influencerki to coś mają zrobione w moim wieku. Jaka jesteś w związku? Jak się spotykasz ze swoim chłopakiem? Jaka jesteś? Jako dziewczyna? Jako partnerka? Ja mhm. bardzo jestem taka, że rób co chcesz. Wierzę ci. Zaufam ci. I ja takiego partnera potrzebowałam, bo wiesz, to my, my nie rozmawiamy codziennie. Mhm. Ja lubię moją prywatność, ja cenię to, że on mi nie pisze co chwilę i mnie denerwuje, mhm. tylko że hej, kiedy masz czas, to możemy się złapać na telefonie i powiesz mi, co robiłeś przez ostatnie 24 godziny. I ja to bardzo lubię, bo mhm. jestem bardzo zajęta i on też. On też prowadzi, wiesz, własną markę i ma dobrą pracę, więc ob, oboje jesteśmy tacy bardzo career-focused-oriented. Mhm. I jak jesteśmy razem, to jest najszczęśliwsza para na świecie. A jak często się widujecie? No bo jeżeli ty byłaś w, od maja w Polsce, mhm. mamy teraz 23 dzień lipca, mhm. widzieliście się w tym okresie? Tak, ja cały czerwiec z nim spędziłam. Mhm. Okay, cały okay. miesiąc byliśmy na Chorwacji razem, później on przyjechał do Polski, byliśmy na Grecji i później na Openara pojechaliśmy mhm. i on wyjechał. Okej. Okay. A jak patrzysz właśnie na coś takiego, nawet jak powiedziałaś w tym, że nie musicie się ze sobą kontaktować i tak dalej, twoje, model, twoje pokolenie już jest też takim pokoleniem, gdzie mówi się dużo więcej o otwartych związkach, mm -hmm. o takich relacjach opartych na seksie, mm -hmm. tylko i wyłącznie ty widzisz siebie w takim zestawieniu, czy jednak ciebie dużo bardziej pociąga taki klasyczny model związku? Um, nie rozumiem tego. Otwarty pytania. związek jest taki, że. A, możesz... od, open. Like open. No. Nie, ja, ja jestem więcej conventional. Mój no. chłopak to mój chłopak. Przepraszam, <laughs> nikt nie go nie dotknie. No. <laughs> Raczej. Ale wiesz, ale też mówić to, to też nie jestem possessive. Wiesz, jak dziewczyna ładna do niego podejdzie, to ja wiem, że on i tak ma najlepszą dziewczynę, więc nie będzie tego entertain. Bo... No, dobrze, jak już rozmawiam o najlepszej dziewczynie, to prawdą jest to, że kiedyś wysłałaś sobie sama kwiaty do klasy na Walentynki. to jest prawda. To jest prawda. No, wiesz, trzeba czasami kręcić. No ale opowiedz mi o tym, bo to jest niesamowita historia. No wiesz, no walentynki wszyscy coś dostają, nie? Mhm. I ja wiedziałam, że są tam ludzie, którzy po prostu myślą o mnie i są takie suspicious i chciałam po prostu to potwierdzić. Może kogoś mam, nie. I to było po związku, gdzie mój były był w tej klasie, więc wiesz, musiałam zrobić mu na złość. <grym> o mój Boże! <grym> Co <I> Działało! <grym> no. Biedny chłopak, po tym no. zmienił dwa tygodnie później. No powiem. może tak. Nie, ale wiesz, to też jest self-love. Nie mam nikogo, to sobie sama wezmę, chociaż będę, wiesz, miała na co patrzeć. Też mieszkałam sama, więc wszystko... niech będzie. No co? Ty jesteś fascynującą personą. No dobra, a jeszcze z takich ciekawych rzeczy to powiedziałeś, że uwielbiasz siedzieć w restauracji, obserwować siedzące tam pary i zgadywać, ile są razem. Tak. To po czym poznajesz, że ktoś jest ze sobą rok, a po czym poznajesz, że ktoś jest pięć? Wiesz, że to jest takie śmieszne pytanie, bo ja i mój chłopak. Codziennie jesteśmy razem, jak jesteśmy mm -hmm. razem, i jak idziemy do restauracji, to nie, nie gadamy. Mm -hmm. Bo wiesz, o czym mamy gadać, nie zawsze będzie topic, nie? Mm -hmm. Więc jak ktoś siedzi tak bardzo in silence i może patrzy, to widać, że to są osoby już pewnie przegadane, mm -hmm. co mieszkają razem albo coś takiego. To jest tylko moja opinia. I jak ktoś, wiesz, siedzi i tak stara się, wiesz, mieć wzrok i tak mm. bori towards them i tak dziewczyna, wiesz, to na pewno to jest pierwsza randka. Tak. Czyli potrafisz obserwować ludzi. Lubię, uwielbiam. No i co widzisz w takich obserwacjach już pozarandkowych? Lubisz patrzeć na ludzi i widzisz na przykład po tym, jak się ubierają albo po tym, jak się zachowują, kim mogą być? No, lubię zgadywać, na pewno. Ale też lubię, wiesz, patrzeć na ludzi bardzo... Unique? Mm -hmm. Takich nie, niezwyczajnych? Mm -hmm. Ja uwielbiam, kiedy ktoś, wiesz, ma na przykład pomalowane paznokcie albo tatuaże, tak jak ty. coś... Ja nie mam tatuaży. No, wiesz, ale wiesz, no, te, takie bardzo komfortowo się mm -hmm. czują w własnej no, skórze. nie? I ja lubię. Po prostu myślę, że Twój wygląd jest, wiesz, jak, jakaś message zawsze będzie mm -hmm. z tym. No, czekaj, to jaki jest message u mnie? A ty lubisz być może taki rebel? Nie zawsze słuchasz, wiesz, like the conventional, jak to się mówi, rules. Mm -hmm. No i wiesz, ja, ja lubię twój wygląd. Wyglądasz jak Post Malone. Tak, to prawda. Tak? Właśnie, no. A za zładną pisarkę bardzo wydał. A jak no. już zahaczyłaś się o muzykę, słuchasz polskiej muzyki? Um, nie tak bardzo, jak bym chciała. Mm -hmm. Ale to, czy, a słuchasz kogokolwiek? Nie. Ma, znam kilka piosenek. A ty kogo piosenki znasz? Och, A skupmy czekaj. się teraz. Czekaj, muszę pomyśleć, jak uh -huh. ta piosenka idzie. Lubię tą piosenkę Trofea? Trofea. Nie mam pojęcia. Że ja nie słucham polskiej muzyki. Nie słuchasz naprawdę? Nie, no, słucham. E, trofea, czekaj, chyba za. jakiś Dawid, Dawid, coś. I była taka fajna na openerze, uh -huh. która słyszałam. Chyba Mister Polska ją śpiewały, uh -huh. śpiewa, nie wiem, jak się nazywa. Dawid podsiadł, piosenkę. Tak, trochę. Dawid coś tak. No to jest akurat zdolny chłopak. Yy, lubię jego i polski rap jest najlepszy, ale nie, po prostu nigdy nie będę tego rozumiała, dlatego pewnie nie słucham. No proszę cię, jeżeli rozumiesz mnie, tak, a to zakładam, to wiesz, że trochę rozumiesz. Tak szybko rozmawiają i mają takie rzeczy, co mówią. Coś byś, Uważam, że jesteś bdo -E mogę ci powiedzieć. Co to znaczy? Musisz sobie to sprawdzić po podkasie to nic obraźliwego. Okej, okay. <laughs> dobrze. Wyślę ci na Instagramie Dobra. link do tej piosenki. Uważam, że jesteś w 100% procentach mhm. bdo -E okay. Więc jako do bdo -E i powoli zmierzając do końca, bo rozmawialiśmy o tym byciu influencerem i tak dalej, i tak dalej. Uważasz, że influencerzy powinni reklamować, znaczy powinni reklamować alkohol? Wiesz, ja myślę, że influencerzy powinni reklamować, co używają i co polecają. Mm -hmm. Ale uważasz, że alkohol to jest taka przestrzeń, gdzie powinno się ją reklamować, bo dużo ludzi mówi, że to jest taki legalny narkotyk i tak i itd. tak dalej. I zastanawiała mnie perspektywa takiej mm -hmm. młodej osoby mm -hmm. jak ty. Wiesz co, ja myślę, że to jest okej, okay, uh -huh. tylko żeby nie overdo it, nie? Uh -huh. Nie sprzedaj jako alkoholika, tylko jako wiesz coś co jakiś reward uh -huh. albo z okolicą wiesz friends, no bo tak naprawdę alkohol to jest coś co wszyscy będą prawie wszyscy jeden raz w, w ich życiu próbują, nie? Uh -huh. I ja nie myślę, że alkohol jest nic złego, jak nie jesteś uzależniony po prostu. No tak, ale nigdy jak bierzesz coś pierwszy raz, to nie jesteś uzależniony, tak. nie? więc tutaj to jest, to jest też dla mnie było właśnie takie, takie ciekawe, bo ostatnio w Polsce była taka afera związana z tym, że aktorka, Reklamowała alkohol, i po prostu zastanawiało mnie to w takiej optyce takiej mm -hmm. osoby jak, jak ty, jak to wygląda wśród młodych ludzi, gdzie wydaje mi się, że u was też jest e, dużo większa uważność na to, mm -hmm. że, że po prostu właśnie tak jak ty powiedziałeś, że wśród znajomych, wśród przyjaciół, mm -hmm. że ten alkohol chyba nie jest już taki konieczny do zabawy, ale mogę się mylić. Nie, nie mam... No, dla mnie nie jest. Dla, dla mnie nie jest, ale wiesz, no. No, Jezus, ja kocham twoje TikToki po alkoholu. O, tak wiem. Zresztą, dlaczego ja mam ukryć, gdzie ja piję, kiedy hmm. no, mam kaca, no po prostu wiesz, to, że mam kaca jeden raz, to nie znaczy, że ja jestem alkoholikiem. No Dużo nie, ludzie, ale, Dużo to, ludzie ale, myślą, naprawdę, nie no. Boli, ale ten twój TikTok, że, e, że pisali do ciebie, czym się strułaś, tym się lecz i popijasz drinka. No wiesz, czasami, czasami się bawię, nie? czasami, czasami jest fajnie się napić. No I tak. ja nie myślę, że jest coś z tym, że ktoś um, robi advertising alkoholu. To okay. dla mnie jest okej. Okay. Okay. Ja bym też zrobiła. Jak, jakiś jak aperol mnie. Bo ja uwielbiam Aperol, Aperol i Hugo, jak oni by mnie poprosili, to ja te, to też bym zrobiła. Za barter, ciężarówka Aperola! <laughs> ciężarówka tak! tylko! Dokładnie! A dobra, a jak się imprezuje? E, o, to też możemy. To już tak no, zupełnie na koniec, żeby nie zajmować Ci dużo czasu. Jak się imprezuje w Polsce, jak się imprezuje na Bahamach i jak się imprezuje w Stanach, czy w Kanadzie? Na Bahamach to więcej na plaży, mm -hmm. takie mniejsze bary, tak naprawdę co widzisz. Y, w filmach. Mhm. Czekaj, który jest ten serial, taki wyspowy? Boże, wyleciało mi z głowy, ale wiesz o co mi chodzi. Nie mam pojęcia, ale no, zaraz to ty Okej, Dobra, nie wiesz o co mi chodzi, ale to jest takie naprawdę takie, jakie, jakie surferskie Hamajskie, mhm. okay. small towns na plaży. Mhm. W Ameryce to imprezy są grube. Zawsze będzie ktoś, kto znany mhm. koło ciebie. Zobaczysz wszystkich. W LA szczególnie wszyscy się znają, wiesz, ja. Pierwszy raz, kiedy byłam w LA, miałam 20 lat i byłam zaproszona na imprezę do Chris Brown domu. I to wiesz, wszyscy jakby się tak znają, nie? Mhm. I trzeba się po prostu umieć zachowywać tam. I, i wiesz, nie być taka starstruck, bo oni mhm. to nie, nienawidzą. W Miami też, zawsze jakiś klub będzie miał jakiegoś artysta, ktoś sławny tam, robią shoutouts w mikrofonie. Mhm. W Polsce to ja tak naprawdę dużo nie improwizowałam jeszcze. Mhm. Wszystko przed tobą. Wiem, no, miałam na pewno kilka okazji, ale ja też tutaj nie mam tak dużo przyjaciół, których, wiesz, bym No Ale masz siostrę. Ona jest w ciąży. No, wiem. No to wiesz. Ona nie wyjdzie ze mną teraz, ale byłam nad Wisłą i mhm. też było super. I na openerze, okej, okay, openerze Polacy. Polacy umieją się imprezować bez narkotyków. Moim zdaniem. Mm -hmm. I tak bardzo grzecznie i responsibly. I po prostu wszyscy są tacy uśmiechnięci, high on life, nic nie potrzebują i uwielbiają polską muzykę. Zauważyłam to. Mm -hmm. Uwielbiają własną kulturę. I ja to uwielbiam. I to jest piękna płyta. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiaj. wydaje mi się, że to była świetna, świetna rozmowa i bardzo dobrze było Cię poznać. Dziękuję. Dziękuję również.